Świtek Sebastian, jestem teraz Rzeszów. Wasz pojedynek z Poker Team Lublin rozpoczynał zmagania grupy E. Pierwszą połowę no, przespaliście, przegraliście 3-0. W drugiej jednak coś ruszyło, zdołaliście doprowadzić do remisu. Tak, na pewno graliśmy z drużyną typowo futsalową. My się zebraliśmy w tym składzie pierwszy raz, coś tam gramy w lidze troszeczkę w innym składzie. Na ostatnią chwilę się udało zebrać tylko tych zawodników. No cieszy, bo mi udało jeden punkt zdobyć, także na pewno nie jesteśmy faworytem grupy, możemy niespodzianki tylko sprawiać. No i chyba nam się udało pierwsze. Co do samego przebiegu spotkania, przegrywaliście 3-0, w ostatniej minucie strzeliliście bramkę na 3-3, to na pewno wam da siły i mobilizację na następne, na kolejne spotkania. Na pewno chcecie wyjść z grupy, prawda? A jak dalej? Dalej zobaczymy. Na razie cel mamy taki, żeby zdobyć jak największą ilość punktów, by walczyć na awans. Następny mecz z Hero będzie trudno, no jest to drużyna bardzo doświadczona, chyba najbardziej z tych wszystkich, które tutaj są. Jedna z najbardziej, więc no, będzie na pewno trudno. Natomiast bardziej celujemy w trzeci mecz, gdzie tam będzie pewnie się rozstrzygnie waga na wagę awansu mecz. Chcemy zdobyć 3 punkty i popatrzmy to wyjście. Okej, okay, macie jakąś specjalną taktykę? Asa w rękawie na Hero Rzeszów? Nie, raczej nie mam. Okej, dzięki Ci za wszystko i gratuluję remisu. Dzięki.